poglądy i osądy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy zna pan y, zadania z wczorajszego egzaminu maturalnego z matematyki? Przejrzał pan już? Y, y, tak, przeglądałem z czystej ciekawości. I, I co pan o nich sądzi? Podobno jedni mówią, że były bardzo łatwe, inni mówią, mówię o maturzystach, że były bardzo trudne i że dowalili nam Geometrii, przy czym słowo dowalili, było dużo y, mocniejsze. Dzisiaj jeden z tabloidów je wyakcentował na okładce. E, rozumiem. No, z mojej perspektywy zadania były łatwe, ale to oh. raczej wynika e, ze specyfiki tego, czym zajmuję się na co dzień. Natomiast wydaje jest mi się. uniwersyteckim e, 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 prymusem. No nie przesadzałbym, nie przesadzałbym. E, natomiast e, wydaje mi się, że jeśli maturzysta dobrze się przygotował, przetworzył sporo arkuszy przed maturą, to nie powinien mieć zadaniami. Zadaniami żadnego problemu. Te zadania nie były już tak abstrakcyjne, nawiązywały także do naszej codzienności, na przykład do zakupów. Było wśród nich zadanie o tym, które polegało na obliczeniu pierwotnej ceny roweru, mhm. który został przeceniony o 15% i po obniżce kosztował 850 zł. Wydawałoby się, że to proste. A wiele osób podobno na tym się wyłożyło i później ubolewało na, w mediach społecznościowych, że, że policzyło 15% od tych 850 i dodało po prostu. A to troszeczkę nie tak po, te osoby podeszły do tego problemu. To należało się skupić na tym, że, przede, po że cena oryginalna przede wszystkim była wyższa. Można by pomyśleć o tym, że cena oryginalna to jakieś X, które wynosiło, które stanowiło 100% kwoty oryginalnej, następnie przez zwykłą proporcję dokonujemy odpowiednich przyrównań i jesteśmy w stanie wyliczyć cenę oryginalną. Czyli najpierw mnożymy, później dzielimy i mamy. Tak, dokładnie. dokładnie. No, ale no. jednak nie wyszło wielu. Być może ze stresu. Tak. Całkiem możliwe. W sklepie też się tak stresują. Nie, w sklepie mają e, smartfona do pomocy, dokładnie, który wszystko zrobi za nich. Dokładnie, to prawda, można tak powiedzieć. Proszę pana, e, Aha, inno, inne zadanie dotyczyło też ym, obliczenia prawdopodobieństwa wygrania na loterii. Ono e, to jest bardzo częsty problem. Często zastanawiamy się nad tym, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wygram na przykład w lotto. E, wbrew pozorom to też. nie jak chcemy sobie I... zmienić życie, a nie na maturze. A, ale dlaczego nie? Warto, warto wiedzieć, że. Znaczy... Jak się zajmować tego typu problemami? Moje pytanie zawiera taki ukryty sens. Czy to dobrze, że zadania nie są tak abstrakcyjne, tylko nawiązują do jakichś naszych dziedzin życia? Ja uważam, styklam... że bardzo dobrze, bo matematyka tak naprawdę jest świetnym narzędziem, które pozwala sobie uporać z wieloma bardzo wydawałoby się prostymi życiowymi problemami. A Za pomocą języka matematyki mamy super narzędzie do, ra do radzenia sobie z tego typu sytuacjami. Na przykład z jakimi sytuacjami, proszę? E, na przykład klasyczny przykład. Idę do banku, chcę zaciągnąć na przykład kredyt hipoteczny. W związku z tym, że jestem na przykład wyedukowanym maturzystą i potrafię liczyć i znam się na procentach, w szczególności na procencie składanym, jestem w stanie stwierdzić po własnych rachunkach, czy oferta zaproponowana przez bank rzeczywiście mi się opłaca, czy staję przed tylko i wyłącznie łudą pięknego marketingu i ładnych plakatów. I tego wszystkiego, co jest napisane małymi literkami. Dokładnie, że pan to tak. lepiej rozumie niż przeciętny. znaczy e... mówię, że Czy... maturzysta, który dobrze zdał maturę, lepiej to zrozumie kiedyś? E... Myślę, że tak. Myślę, no dobrze, tak. no Bank, coś jeszcze? E... Coś jeszcze, tak, już z takich bardziej zaawansowanych historii można powiedzieć, że Gdyby nie matematyka, a w szczególności rachunek prawdopodobieństwa, o którym Pan już wspomniał, i statystyka matematyczna, która się wyłoniła niejako naturalnie, możemy na przykład modelować w bardzo ciekawy sposób różne współczynniki, które występują w dużych przedsiębiorstwach, a są niezbędne do tego, żeby podjąć decyzję, czy będziemy inwestować, czy zakupimy nową maszynę, czy będziemy się kredytować. To są bardzo ważne problemy, bez których współczesna gospodarka, bez rozwiązywania których współczesna gospodarka nie miałaby szansy istnieć. A matematyka może zaoferować narzędzia do ich rozwiązywania. Czy to są te słynne algorytmy? Eee, algorytm to bardziej ujęcie informatyczne, ale dzięki matematyce można powiedzieć, że potrafimy wytworzyć algorytm, który odpowie nam pytanie, czy inwestować, czy nie, czy jeszcze poczekać. A jeśli tak, to kiedy? Czyli nie zdajemy się teraz na węch menadżera, eee, tylko na. Tylko na ścisłe rozumowanie. Proszę pana, królowa nauka. Tak się mówi o matematyce. Matematyce. Królowa nauk, tak się Czy mówi. Słusznie? Ja uważam, że bardzo słusznie, z jednego podstawowego powodu. Matematyka, tak naprawdę matematyka to nie same rachunki, tylko Pewny bardzo ścisły sposób rozumowania i pojmowania rzeczywistości, który doskonale sprawdza się jako język używany w bardzo wielu dziedzinach, na przykład w fizyce, czy też w finansach ekonomii, o której wcześniej wspominałem. Czyli matematyka jest językiem, nie tylko zbiorem pewnych reguł, zasad nie tylko, rządzących nie światem? Nie tylko. Matematyka stanowi taki uniwersalny język opisu zjawisk, czy też rzeczywistości. Możemy tak myśleć o matematyce. A kto matematykę, nie wiem, stworzył, odkrył, wymyślił, nie wiem jakiego słowa tu użyć. To zależy już od podejścia filozoficznego. No, no Mo no właśnie, możemy oczy, myśleć, matematyka to właśnie. jest zbiór pewnych nieodmiennych reguł, które myśmy w pewnym momencie rozwoju cywilizacji poznali, opisali i usystematyzowali, zebrali mhm. do kupy jak wiele podręczników, czy jest to coś co my sami ustalamy. To no już zależy od podejścia. Ja osobiście jestem fanem podejścia takiego, które mówi, że reguły czy też prawa abstrakcyjne, naukowe, matematyczne gdzieś tam istnieją w jakiejś sferze i my je odkrywamy. Natomiast istnieje też taki drugi pogląd, który mówi o tym, że to tak naprawdę człowiek wytwarza te, te wszystkie prawa i sposoby wnioskowania na nich. No, mnie się wydaje, że chyba rozsądniej pomyśleć o tym, że to coś jest, a My dopiero to odkrywamy. No, bo gdybyśmy przyjęli tę drugą wersję, to można by powiedzieć, że jeżeli ktoś doszedłby do wniosku, że 2 plus 2 to jest 3 i umiał nas do tego przekonać w jakiś przekonujący sposób, to tak by było? Być może mogłoby to zostać uznane przez ogół za prawdę obowiązującą. No to siła argumentu, tak naprawdę. Jeśli To się nazywało kiedyś ekonomią socjalizmu. Dawno obchodziliśmy, znaczy nie obchodziliśmy. No. Niektórzy obchodzili hucznie urodziny Marksa. Dwusetne. No, no tak. Takie podejście no, no, może trochę wypaczać sens matematyki. Niemniej tak naprawdę, jeśli przedstawimy przekonujący trochę, dowód, kilka, dowód jakiegoś. 80 milionów ludzi głos, głodowało e, przez ten ustrój. No i my widzieliśmy efekty zby, zbyt dużej kreatywności. Proszę pana, a co, co dzięki matematyce ma ludzkość? Co dzięki matematyce ma ludzkość? Przede wszystkim dzięki matematyce, a w tej chwili dzięki powszechności nauczania matematyki. E, Ludzkość dysponuje umiejętnością przede wszystkim logicznego i poprawnego wyciągania wniosków. Taka umiejętność jest szalenie cenna w ogóle przez cały okres rozwoju ludzkości, a szczególnie w dzisiejszych czasach, w których jesteśmy wręcz zaduszani ogromną liczbą informacji i jakieś rozsądne wnioski trzeba z nich wyciągnąć. To jest moim zdaniem pierwsze zastosowanie. Drugie, drugi taki przejaw korzyści, Matematyki w naszym życiu, to są wszelkie historie, na przykład, związane z architekturą, z zastosowaniami innymi fizycznymi. Na przykład, gdyby nie matematyka, nie mielibyśmy dzisiaj smartfonów, komputerów i mnóstwa cudownych gadżetów, które otaczają nas z każdej strony. Gdyby nie matematyka, trudno byłoby tworzyć jakieś prawa tego, co się dzieje na współczesnych giełdach. Więc w zasadzie cała nasza rzeczywistość jest przesnuta. Matematyką. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że gdyby nie matematyka i jej taka statystyczna impli z, z, statystyczne zastosowanie, trudno byłoby jakiekolwiek badania medyczne dzisiaj przeprowadzać, więc to, że możemy się leczyć, stosować leki, też poniekąd zawdzięczamy to, matematyce. To proszę nam na koniec tej części rozmowy powiedzieć, dlaczego skoro matematyka jest tak powszechna, tak pożyteczna, to jest tak przez uczniów nielubiane. Dlaczego? Bo wbrew pozorom jest trudną dziedziną wiedzy. Matematyka wymaga skupienia, regularności i systematyczności. A chyba sami wiemy nawet po sobie, że gdy byliśmy młodzi, nie bardzo nam były po drodze tego typu cechy. Ja miałem poprawkę w trzeciej klasie liceum, ale później dzięki tej poprawce pokochałem matematykę i ona mi pomogła bardzo w. W rozumieniu świata. O, i tutaj sam pan widzi, że nawet, nawet na co dzień i... się to y, przydaje. Ale jaka rozrywka. Naszym gościem jest nadal pan Tomasz Michał, tegoroczny magistrat matematyki na Uniwersytecie Opolskim, współtwórca Akademii Logicznego Myślenia. W drugiej części kilka ciekawostek matematycznych, a druga część już w Radiu Opole 2 oraz radioopole.pl Proszę pana, no przyniósł pan tutaj jakiś, co to jest, podręcznik? Czy... Nie, nie, nie. To jest taka książeczka, Coś która nosi... gęsi no z... tam widzę. Która nosi tytuł Matematyka od środka. Świetny zbiór anegdot i ciekawostek o matematyce dla niematematyków. Serdecznie polecam. Natomiast można w niej znaleźć kilka smaczków związanych z wybitnymi polskimi między innymi matematykami. Istniała Polska Szkoła Lwowska, prawda? Istniała, bardzo znana. co ciekawe, ta... ona się rozwijała w knajpie przy planeczce tak, łyski Tak, tak. Dzisiaj w to. Dzisiaj, dzisiaj nie do pomyślenia, Taka? a jednak kiedyś tak to było. W końcu matematyka to radość i kreatywność, więc dlaczego nie w knajpie przy planeczce? Na serwetkach zapisywali wiekopomne yy, równania. To prawda to prawda. W dalszym kroku żona jednego z wybitnych matematyków ze Szkoły Lwowskiej, dost, kilka nazwis, z na przykład mówimy. Stefan Banach, e, e, słynny matematyk Ulam, który pracował w Stanach Zjednoczonych przy produkcji przy, przy bomby produkcji atomowej, bomby potem atomowej potem e, kilka innych postaci, między innymi ciekawy, ciekawy człowiek, pan Stanisław Mazur, który zaproponował bardzo interesującą nagrodę za rozwiązanie jednego z postawionych przez siebie problemów, właśnie e, problemów z kawiarni lwowskiej. Otóż człowiek ten zaproponował, że jeśli ktoś rozwiąże pewien dość skomplikowany problem, nie ja będę wnikał w jego naturę, to jako nagrody otrzyma żywą gęś. Pa propozycja ta padła w roku 1936 i po 36 latach pewien młody szwedzki matematyk, par Enflo, rozwiązał ten kłopot i Naprawdę otrzymał od Stanisława Mazura żywą gęś w koszu wiklinowym. Czyli po 36 latach rozumiem, że ten problem był tak trudny, że, że zajął komuś aż 30. Znaczy, że dopiero po 30 latach y, znalazł się, no powiedzmy, śmiałek lub tak, mądrala, który tak, go rozwiązał, tak tak? tak? tak, tak. To dobrze, że profesor jeszcze żył. Bo to było e, w 72 roku. E, tak. Tak, tak, w 1972 roku udało się to publicznie ogłosić. Co, do Szwecji poszedł kosz z gęsią? I do Szwecji poszedł kosz z gęsią, tak. A dlaczego akurat gęś? Przecież gęś to nie jest jakaś dlaczego nagroda, która mogłaby gęś? W czasach, dopingować. W czasach aktywności szkoły lwowskiej na terenie całego państwa no, panował duży kryzys. W związku z tym matematycy proponowali nagrody, które były niejako wymuszone potrzebą ludu. Jedzenie na pitki, żywe ptactwo, to też pokazuje pewien rodzaj humoru, jaki otacza Ależ matematyków tak, na co dzień. Czyli to nie są ja widzę, jaki jak pan jest yy, wesoły, uśmiechnięty. Och, matematycy. matematycy mogę godzinami. Matematycy to, to nie są smutni, kostyczni panowie. Ależ nie. W Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To proszę nam jeszcze coś powiedzieć o Akademii Logicznego Myślenia, która istnieje przy Uniwersy Uniwersytecie Opolskim i o Festiwalu Nauki, który już się zbliża. Prawda? E, Akademia Logicznego Myślenia to jest oryginalnie bardzo ciekawa inicjatywa pewnej świetnej nauczycielki matematyki z Opola, pani Moniki Sawickiej. Tam zajm... instytucja ta zajmuje się rozwijaniem szczególnie uzdolnionych dzieci od strony ścisłej. Poprzez różnego rodzaju takie podejście zabawowe już od najmłodszych lat jesteśmy w stanie stymulować rozwój obszarów mózgu, które odpowiadają za nauki ścisłe. Serdecznie polecam. Natomiast przy samym Uniwersytecie i Politechnice organizowane są co roku... Organizowana jest co roku taka impreza, która się nazywa Opolski Festiwal Nauki, na której my, naukowcy prezentujemy się siebie i różne ciekawostki związane z nami i ze światem naukowym szerokiej publiczności, chcemy po prostu przekonać ludzi do tego, że nauka może być przyjemna i pokazać im te zastosowania nauki, które mogą być widoczne w naszym codziennym życiu. I kto się może do takiej akademii zapisać? Do akademii zapraszamy wszelakich chętnych młodych ludzi za pośrednictwem swoich rodziców. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej tego projektu. Zapraszamy również serdecznie mieszkańców Opola w ogóle. W, kogo starszy, ko pod wpływem naszej rozmowy chciał sobie. Myślę, że logicznie, że, że bylibyśmy w stanie coś wykombinować ciekawego. Pan jest tegorocznym magistrantem. Kiedy obrona pracy magisterskiej i jak brzmi jej zapewne bardzo skomplikowany i niezrozumiały <laughs> na przykład dla mnie temat? Kiedy obrona? Obrona planowana jest na lipiec i mam nadzieję, że też tak uda się to zrealizować. Tytuł mojej pracy, pisanej pod kierunkiem profesora Macieja Wojtkowskiego, to jest taki, taki tytuł, który. Geometryczne aspekty procesów Gaussa. Wygląda strasznie, wbrew pozorom, takie nie jest. Nikt nie wie, e, jak to był Gauss. E, o, bardzo ważny matematyk. Gdyby nie rozkład normalny, który wprowadził Gauss, nie byłoby współczesnej statystyki. E, Zostaje pan na uczelni? E, bardzo chętnie chciałbym zostać, tak. I tego panu życzymy, dziękując za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Michal z Uniwersytetu Opolskiego. Matematyk. Dziękuję serdecznie. Poglądy i osądy.